No sława, cześć! Tochum z tej strony. Przybywa Tochum po dłuższej nieobecności, dużo obowiązków. Trzeba było zrównoważyć to wszystko. Tak jak widać, trochę chwastów. Troszeczkę coś tam widać, pora. Broku poszedł kwiat, za mało fosforu albo potasu. Już to widzę, buraczki dosyć fajne. Wziąłem wiaderko. Będę zbierał groszek cukrowy. Groszek cukrowy już wygląda dosyć ładnie. Pamiętacie zresztą, jak akurat ten to jest mały, ale widać groszek chlupie. A, chyba nie widać. W każdym bądź razie stronki, ja wolę te mniej dojrzałe te strączki, one są, nie są takie twarde. W każdym bądź razie jest to czas, żeby już to powyrywać. Tu jest ten cukrowy, tamten jest 6-tygodniowy. On co prawda chyba jeszcze kwitnie, ten groszek. Niemniej jest już do wyrwania i to robimy. Także stanowisko po groszku. Cześć. Kuraczki, cebulka, marcheweczka. Tutaj jest też coś jest zrobione, tylko że to wszystko pozarastało. Tu był szpinak, którego nie zerwałem, nie zebrałem. To widać ładny. Ładnie wszystko kwitnie. Znaczy to jest ta fasola, prawdopodobnie czerwona albo patriotyczna. Ale patriotyczną tutaj siałem, wsiewałem. Dynia Hokkaido bardzo ładnie rośnie. Kukurydza, ziemniaki też fajnie rosną. Tutaj mam troszeczkę pasternaka. I tutaj on jest, znajduje się tutaj. Jest parę rzeczy takich, których o, ogórki też już zawiązują, mają małe ogóreczki, o, ale liście schną, trzeba by mlekiem je opryskać. Dostałem informację, że właśnie na schnięcie liści ogórka to bardzo dobre jest mleko, czyste mleko. Choć sam bym osobiście pewnie rozrobił to troszeczkę z wodą. No zobaczymy, wytestujemy na pewno. No idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Tutaj to już w ogóle nieodwiedzany. Tam groszek w spirali. Dziki wczoraj byłem zerwać. Mało. Niestety spóźniłem się z kapustą. Jak widać, tylko jest troszeczkę tej kapusty i reszta tutaj są pomidory. Bardzo późno wsadzone. Ponieważ tu też wszystko jest ten nakład. Dla mnie to jest teraz. Ale buraczki tutaj też wiążą, dobrze, jestem zadowolony. A tutaj jeszcze ogórki, tak? Ogórki. Mamy cukinie, prawdopodobnie żółte. We wszystkim tu jest coś warzywek, zresztą wszystko musi walczyć, konkurować. Bo ja nie lubię tego pielić. Poza tym ładnie tak wygląda. O, mączlik. Mączlik chyba w całym wszystkie kapuściane, większość w Polsce po prostu pozabierało. Jest też jakiś oprys ekologiczny na to, niemniej jakoś rozpatruję to, żeby po prostu to tak zostawić. O, sałaty, kawałek. Dobrze. Tu cebula dosyć późno sadzona, ale już główkę jakoś tam wypracowuje sobie. Także widzę już jakieś małe błędy, które popełniłem. Jest dobrze. Jakaś marcheweczka. Pierwsza wyrywamy. Jest ekologiczna. Cebula też widać fajnie tutaj już powiązała. Dosyć spora cebula jest. Buraczek też nie jest mały. Buraczki są też fajne.
Dobrze, jest moc. Zabieramy się za groszek. Pozdrawiam serdecznie Was i działamy. Działamy do przodu. Chwała. Cześć.